Konnichiwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony IsaYuki. Gramy dalej w Rezydenta, ale patrzcie, tutaj w wiosce zdarzyło się jeszcze, właściwie nie w wiosce, ale w domku, znalazłam jeden tekst, który pominęłam przed chwilą, przedtem. Jak wiecie, ja lubię czasem wrócić, zresztą często, między nagraniami i poszukać czegoś, także możemy sobie teraz to przeczytać. 10 listopada. Pani Donna stała się jedną z adoptowanych córek matki Mirandy. Przez lata nie czułem takiej radości. Już od maluszka zawsze bała się obcych. Głównie przez bliznę na jej twarzy. Po tym jak zmarli jej rodzice, zamknęła się na świat już całkowicie. Mówiła tylko do swojej lalki Angie, którą zbudował dla niej ojciec. Będę dozgonnie wdzięczny matce Mirandzie za jej niekończące się współczucie. 27 listopada. Pani Donna wygląda na szczęśliwą. Może to tylko moja wyobraźnia, ale wydaje mi się, że jej lalka porusza się częściej niż do tej pory. Dzisiaj przyszła do mnie do ogrodu i użyła Angie, żeby się ze mną porozumieć. Odbyliśmy niesamowicie miłą pogawędkę. Coś o otrzymaniu daru mocy od matki? 29 listopada. Pani Donna podarowała mi żółte kwiaty i poleciła posadzenie ich w ogrodzie. Zasadziłem je przed grobem panny Crowdy. Nie wiem, czy to przez zapach kwiatów, ale czułem się trochę odurzony. Wtedy jak we śnie zobaczyłem swoją zmarłą żonę. Wspomniałem o tym Donie, a ona wydawała się zachwycona sytuacją. Zaproponowała, żebym odwiedził ją jutro w domu. Powiedziała nawet, że będę mógł zobaczyć swoją rodzinę. Nie jestem do końca pewien, co miała przez to na myśli, ale jest taka miła. No i mamy to. Pozostaje tylko wrócić teraz. Może w okolice Duke'a? Okej. No to dobra. Jak już przeczytaliśmy sobie tamten tekst, właśnie, mieliśmy sobie przeczytać jeszcze tutaj, nie w itemach, ale mamy tutaj w naszym journalu. Powinno się coś zmienić. Zgadza się. Czekaj, Dimitrisku. Dach. No dobra, a więc Ross została podzielona pomiędzy 4 naczynia i przekazana 4 lordom: Dimitrisku, Donie, Moro i Heisenbergowi. Mogę uratować Ross, jak tylko zbiorę wszystkie 4 naczynia. Wciąż nie ufam Duke'owi, ale w tej jednej sprawie miał rację. Czas odzyskać moją córkę. Widziałem Mię we mgle. Co ona tutaj robi? Nie, ona już odeszła. Muszę się z tym pogodzić. Zgaduję, że część mnie jeszcze nie jest na to gotowa. Koszmary, które miałem w tamtym domu, to była sprawka Donny, ale muszę przyznać, że wciąż martwię się tym, czego nie powiedziała mi Mia. A teraz już nigdy się nie dowiem. Jeszcze 2 naczynia. Przysięgam, że ocalę chociaż Ross. Natomiast mamy jeszcze dalej dokumenty, które znaleźliśmy. Właśnie ten od... tutaj jest ten... od ogrodnika. No, są wszystkie 3 dni po kolei pokazane. Dobrze. I tu gotowanie. Wszystkie dostępne są pokazane. I to też fajnie. No i wskazówki. Ale okej, w porządku. Chciałabym teraz udać się do tego... okej. Pokaż się. Jest. Wiecie co postanowiłam zrobić? O, nie trafiłam w tego tu, ale trafiłam w tego z tyłu. Postanowiłam, że jednak sprzedamy broń, która teoretycznie może być już nie do użytku. Czekaj, pogonimy się dookoła. Dlatego, że mamy nową i może znajdziemy w grze znowu nową. Wiem, że trochę szkoda to robić po ulepszeniu. Aha, koniec. No dobrze, to tam już będziemy mogli sprzedać. I tam też bym chciała sprzedać. Na rzecz tej zupełnie nowej. No. Dziękuję bardzo. I patrzcie, skąd on wylazł. Tak ja. Dawaj. A, fragment. Czyli możemy tam wrócić teraz. Jej, fajnie, ale zanim tam wrócimy, nie, to mapę poproszę, to sobie zdecydowanie weźmiemy, zdecydowanie sobie pójdziemy do tego tutaj domku. Jak najbardziej. Oczywiście musimy biegać naokoło, bo gdzieżby inaczej nas przepuścili. Nie ma jak przejść. Także ten. Pobiegniemy sobie. Właściwie mogę sobie już wyekwipować z powrotem na trójkę naszą pukaweczkę. Jest dobrze, jest dobrze. Te strachy na wróble. Teraz stop. Ja się tutaj tak śpieszę, a teraz mogą znowu wyłazić te kałapućwajstwa ze wszystkiego. Prawda jest taka, że kiedy tu otworzyłam, to wcale nie muszę włazić tam pod tym. Ale mogę. Mogę przejść w ten sposób i też jest ok. No. Nie wiem, którędy jest szybciej. W sumie. Dobra, tu możemy przejść przez ścianę. Bo jest dziura w ścianie na szczęście. Patrzę, czy nie ma nowego stwora gdzieś. I możemy sobie wejść. Zaraz, nie tutaj przecież. Ja mogłam... Wiecie co? Dlaczego to jest czasem taki głupi? Taki głupi ten człowiek czasem jest, że... Naprawdę. No nic. Trudno. Halo. Innym razem. No witaj. Proszę mnie wpuścić. O, jest. To jest nie tyle muzyk. Tu chyba nikogo nie ma, bo nic nie trzeszczy. O, jest ten. Zagadka. Nic nie trzeszczy od początku. Domo arigato. O! A, jest kod do zagadki. 2709 17. 2709 17. 29 07 19. Dobrze? Ja? Nie 29? 27? 27. O. 27 09. Nie w tę stronę. No, odwrotnie. Nie ten. Niesprawdzona dysleksja. Niepotwierdzona. O! Rifle. Jak najbardziej. Co to mamy? Magazynek. Ale to wyekwipujemy go sobie, jak nam się skończy amunicja. Zdecydowanie. O, notatka. Nigdy nie zapomnę jej 5. urodzin. Będziemy sobie sprzedawać bronie. I niestety obie bronie, które zamierzam sprzedać, mają na sobie te fruwające rzeczy. I niestety obie te fruwające rzeczy przepadną, już sprawdzałam. Jest tu jeszcze coś do podniesienia? Tutaj nie widać nic. Tutaj nie widać... O! A! Widziałeś ty go tam. Ja się schował podstępnie. Ho, ho, ho. Dobra, chcemy się pozbyć amunicji, żeby sprzedać broń. Wiecie. No bez amunicji, szkoda by było. Wrócimy sobie tylko ten. Wrócimy sobie tylko do Duke'a jeszcze i pójdziemy na... Pójdziemy na ten grób tam. Bo mamy fragment, więc teraz prawdopodobnie możemy wziąć i otworzyć ten grobowiec. Ja wiecie, no lubię czasem po nagraniu wrócić w miejsca, w które jeszcze bym ewentualnie szukała czegoś. Dlatego tam wróciłam po te notatki wcześniej oczywiście. Jakbyście usłyszeli ciuchcie, a ja nie, to dlatego, że założyłam słuchawki, bo jak zwykle, ale otwarłam okno, bo jest tutaj zbyt gorąco, żeby grać i nagrywać tyle materiału na raz, bo nadrabiam do przodu. Tyle materiału na raz nagrywać przy zamkniętym oknie i dwóch włączonych komputerach. Wiecie, no ciepło się robi, ciepło się robi. A! I te żółte kwiatki. Te żółte kwiatki tam, o których mówił ten ogrodnik, bo ja o tym nie powiedziałam. One totalnie wygląda na to, że to one sprawiły halucynację z Mią, które mieliśmy wcześniej. Kozieł. Przepraszam. No kto by pomyślał? O, klatka! Kto by pomyślał? Czy ona tu wcześniej była? Czy one się tak pojawiają po prostu co jakiś czas, że człowiek idzie, ale ich nie widzi? O. No nic, idziemy dalej. Naszym celem jest grobowiec Klaudii. Tutaj. Jeszcze jedna rzecz. Teraz tak idę i patrzę. Czy wcześniej tutaj nie wisiały lalki? Wisiało tutaj sporo lalek. Czy to nie oznacza, że wszystkie te lalki w tamtym domu to też były truposze? Dobra, chodźmy. No chyba żartujesz. Mogę rzucić w niego tym? Gin. Oj, zabójstwo. Teraz tu jeszcze coś wyłazi od niego. Jeszcze raz. A, za mną jest. Czekajcie, czy ja mam jeszcze coś? Mam minę. Nie, bo na minę wejdzie to małe. Szkoda, by miny brać. No nic, no. Snajperką może. Wow! On sobie skacze. Odchodu. Właściwie to shotguna bym chciała wykorzystać też na niego. Ziemi z tymi dziadostwami. Czyli to znaczy, że tutaj tu przybędzie? A, on im robi krzywdę. Chodź. Ła! Będziesz skakał? Teraz on się tak szybko porusza na stojąco? Z tym nad głową? Nie podchodź do mnie tak blisko. Oj. Czyli będziemy się ganiać naokoło. Czy on będzie skakał? Aaaa! To był błąd. Traf ammo. Później, bo chcę się pozbyć na tych amunicji z tego ammo. Okej. Podskoczył za mną. Zmiana ekwipunku, bo tu ma 0. To dobrze, wyekwipowane mamy to. Właściwie to nie mam aż tyle broni do wyekwipowania. Raz, dwa, trzy, cztery. Chociaż mam. Nie są przypisane. To jest na trójkę, to jest na jedynkę, to jest na czwórkę. Nie, nie mam. Dobra, bo te są... Chociaż, czekaj, ten ma jeszcze dwie amunicje. Oj. Odu. Może jednak wystawię mu tutaj tego. Miałam w głowę ładować. Drogi. A on będzie jak za mną szedł teraz. Nie ty, ten duży ma wejść na to. Jej, wlazł na to. O, o. się trochę zeźli. O! Dałam się głupio tapić. Dałam się głupio tak. Coraz więcej tego wyłazi. Oj, prosto w plecy. Ej, spadaj! No nie wiem. Muszę uważać na te dziady. Chodu. Czy ja bym tu mogła wyjść gdzieś dalej, żeby on poszedł za mną? Chodu. Czy ja potem są gunpowder? Nie, żeby coś, ale znowu za mną. On jest strasznie twardy. Muszę przyznać. No super. Chyba sobie skoczył za mną teraz. No chyba jeszcze nie. Idzie sobie. Dobra. Tu sobie pochodzimy. Jeszcze? Ale podstępna. A! Zdecydowanie podstępna. O nie, schował się. Ja się bawię z tej strony w berka z tymi dziadostwami. Wziąłbyś je popsuł, a nie. Za mną leci. Czy ja mam jeszcze... Mam. Upchnęłam. Ale on też. Upchnęliśmy nie fajnie, ale okej. Daleko jeszcze! I... No nareszcie! Ale zostały te małe. Zostały te małe, które trzeba trafić wcześniej. Noż ty. Ty jeden zostałeś? Czy ja go mogę popsuć nożem? O ja, ale to rozbiega... Rozbiegane jest strasznie. Okej. Jakby wszyscy? Pobiegam, rozejrzę się, czy to już wszystko. Trochę mnie trafili nieładnie. Giant Crystal. Dobra, ale czy tu nie powinno być więcej rzeczy? Bo ja co prawda podniosłam kilka. Jak te dziady za mną biegały. No dobra, no. Niech będzie. Gdzie to jest? Jest. Klaudia. Dziękuję. Czyli ona sobie oczywiście nie żyje. A tu są lalki. Chociaż tu mogły być lalki. Gdzie są te żółte kwiaty od halucynacji? To są te, co tu poszły? No dobra, nie widzę nic więcej do podniesienia, tak przypuszczam. To chyba wracamy do Duke'a. Odsprzedamy mu, co mamy. I spróbujemy pójść na mokradła. Tam do młyna. W takim razie. I może udałoby się ten... jedzonko jakieś zrobić, skoro złapaliśmy tutaj... Oj! Złapaliśmy tutaj zwierza. A, nie najgorszy pomysł. Tak przypuszczam. If it's just looking, window shop away. Window shop away, oczywiście. O! 10 000 za taki żółty kwarc. Fajnie. 30 za tego giganta warto było. To nie, bo to jest niecałe. To nie wiem, za chwilę musimy sprawdzić i to musimy sprawdzić zdecydowanie, więc sprzedajmy to, co mamy. Zgadza się. I teraz tak, chciałam się pozbyć Lemiego i tego, więc wrócimy, to też sprzedamy. Oczywiście, teraz tak. Samurajecz. Dobra, to jest ten dodatkowy, wiecie, z rzeczy tam dodatkowych oczywiście. Tego nie ma tutaj, czyli są tu. Okej, tylko czyli naszyjnik. Reszta można sprzedawać. Welcome, Ethan. Welcome, Duke. Sir. To nie, to tak, to tak. I teraz bronię. No dobra. Amunicja Lemi za 20 000. Nie wiem, czy się aż tak opłaca. To nie. I teraz następną do sprzedania. O, można tak. To zostaje, absolutnie zostaje. 8 000 za magazynek. To zostaje. To jest nasza nowa pukawka, więc zostaje. No i nasza stara, chyba ją sprzedamy w takim razie, skoro mamy nową, może nie być potrzebna. A zakładam, że pewnie gdzieś znajdziemy coś nowego, więc... No cóż. No cóż. To wszystko, co masz do powiedzenia. Jestem prawie pewna, że amunicję mamy na 0. Czekaj, co? Jak my to mamy wyposażone? Na 1... No dobra, żebym nie zapomniała. Jest w porządku. To możemy sobie... No, jeszcze kawałek. O! Mamy tu tego trochę. Muszę sobie leczenie zrobić. To zdecydowanie. Ah, yes, yes. Yes, yes, yes. Kuchnia. Czy można już coś ugotować? Nie można. Brakuje nam jeszcze jednego tutaj. Jeszcze jednej części. Tutaj nam brakuje 3. Tutaj nam niestety brakuje trochę mięska i finest fish, którego chyba jeszcze nie kupiliśmy. Moja broń do kupienia. Ja, drugi tyle kosztuje. Co za gość. Lemi. I Lemi. No niepotrzebne nam są. Myślałam o tym, ale nie jestem do końca przekonana, czy jest to nam aż tak bardzo potrzebne. Mamy co prawda 139 000, ale... Coś czuję, że lepiej iść tu i tak, po kolei. Ammo, to tylko tu mogę. These hands are more dexterous than one might think. Tak, power, power. Tylko tu mogę ulepszać. No dobra. One moment, please. Rifle, jeszcze 2 części do niej popasują. A te są albo nie do ulepszenia więcej. Nie, są do ulepszenia więcej, tylko nie teraz jeszcze. Później nam na to pozwoli. 15 000. Dobra. Dobra. Dokładnie. Muszę sobie tak. Jak to wygląda przy snajperce? 8. To nie będę jej na razie uzupełniać. Tutaj nie ma nic, musimy sobie coś wytworzyć. Zaczynając od apteczki. I na apteczce kończąc. I to by było na tyle. Mało tego, apteczkę pasuje wykorzystać od razu. Ach, nie ma tu jakiegoś miejsca modlitwy, w którym możemy sobie uzupełnić życie? No nic. Co ta moja łapka tak słabo wyglądała? Teraz nie widać, a przed chwilą była taka zraniona nieładnie. Przeładuj. O, jest, widzicie? Patrzcie na mój nadgarstek. O, mój biedny nadgarstek. Otwieramy. Otwieramy, prawda? Bo tam już zrobiliśmy w wiosce, co chcieliśmy wszystko. Tutaj wciąż nie wiem, czego mi brakuje. Normalnie. Wiecie co? Jestem już na takim etapie, że powiedzcie mi, czego mi tu brakuje, jeżeli wiecie, czego tu brakuje. Ach, tu wciąż nie można wejść. No dobra. No okej. Fafa rafa. No i znamy to miejsce. Wracamy z powrotem do wioski. Jakby nie było. Goniliśmy się tutaj jak wariaty wcześniej. Dobra. Super. jeszcze mnie śmierną w drzwiach. Super. Super. O, okej. Te rany są poważne, nie pożyję już długo. Słyszę je łażące zaraz za ścianą. To coś ledwie drgnęło, jak go postrzeliłem. Mam wrażenie, że się ze mną bawi. To nie jest wilk. Jednak nie będę tak tu leżał jak pies. Gdybym tylko mógł się dostać do starego młyna, mógłbym to zatrzymać. Mógłbym cię chronić. Jest już tak blisko. Cholera, tak mi zimno. Nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Tak mi przykro, Luiza. Proszę, wybacz mi. Ojej, czyżbyśmy znaleźli biednego męża Luizy? Trafił aż tutaj? Ja sobie wyciągnę inną broń na to dziadostwo. Trafił biedak aż tutaj? Czy ja mogę zestrzelić tego wilko coś tam? Gdzie on jest? Tu jest. Tam są kury, ale tam jest też dynks potrzebny. Nice! Oczywiście ze snajperką to jest wolniej, wiadomo, się poruszać. Pytanie, czy ja mogę zastrzelić? W ogóle, co tutaj tak jakoś szlamowato się zrobiło w tej okolicy? Ja bym tam biegła. Teraz? Czy tam łazi drugi? Nie, tam po prostu jakaś wstążka powiewa, tam. Myślałam, że tu łazi drugi. Poszedł sobie? Nie na tyle, żeby sobie stąd móc wyjść. Ty, co ty będziesz tak w kółko chodził? Co za gość. No dobra, poczekamy, niech pójdzie. No ma na sobie spodnie, to chyba jednak wcześniej był człowiekiem. No wilka to nie przypomina. Zakładam, że on tu nie może wejść. Tak jak tam nie mógł. Cześć, kury! Oj, kury. O, są. O, ktoś tu zrobił rozróbę. Siema. Chodź tu, rozstrzelam cię. Nie widzę go. Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Znaczy tam łazi. Słyszę, że tam łazi. Ach, jest. Chyba, że tu wejdzie i po nas. Uderzył w okno. Ups. Myślicie, że może tu wejść? Chyba nie może. Okej. Ładny. Rozstrzelam go. Fajne ma oczy. Nie chcę się z nim gonić po całym tym. Zaraz wyekwipujmy sobie teraz to. Dziękuję. 13 naboi. No dobra, długo jeszcze? No. Jesteś sam, co? Crystal Beast! Nice! Mam nadzieję, że byłeś sam. No dobra, rozejrzę się tylko, czy teraz nie powiesili tutaj żadnych klatek. O! Klatek może i nie, ale... Excuse me! Pan tu nie stał. Chyba. Skąd one się tu wzięli? No dobra, sprawdzę. Może jest po prostu jeszcze coś do zebrania dzięki temu w wiosce. Wiecie, tak jak poprzednio, chciałabym tu wyjść. Nie dadzą. Rozglądam się za klatkami. Dobra, bo ja mam klucz do tego tu. O, to chyba ja. Okej. Do tego tu mam klucz. A wiem, że tam coś było. Właśnie, tam coś widać i nie wiem, co to jest. Kolejny shotgun? Chyba nie. Dobra, bierzemy Lorda Vadera. Otwieraj drzwi. Czy to jest granatnik? To jest granatnik! O jak fajnie! No to wyekwipujemy sobie granatnik na... Sam się wyekwipował. Na jedynkę, na dwójkę się wyekwipował granatnik. Tu mamy shotguna. Wszystko pięknie. Ja sobie po... Wow, przez przypadek myślałam, że ten... Przez chwilę myślałam, że ten młyn to jest jednak... O, lockpick. Nice. Dziękuję. Dobra. Nice. Fajnie. Tu nie ma przejścia, co? To nie jest nawet brama. Ha, ha, ha! A mogę sobie otworzyć? Będzie szybciej chodzić potem. Nie mogę. W sumie na jedno wychodzi, bo tam mogę wejść na górę też. Czy ja tu mówiłam, że muszę wrócić gdzieś i sprawdzić coś? Chyba już nie. Zaraz, co mi się tam... Kurczaki. No trudno. Kurczaków nie możemy na razie wziąć. Bo chyba nie mam do nich dynksa. Jak coś, to tu już byliśmy, ale też nie widzę nowych rzeczy. No dobra. Ale szlamisko. O. No i co teraz? Bo jakaś szlamista substancja, którą można spalić? No to rozumiem... Okej. Czy coś mi tu wylezie, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Uff. Prosiaki. O. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak mam tam wyjść? No. Bo już się bałam. Bierzemy się za te... Za te tu. O, po jednym. Otwórzmy sobie wejście. Nie widzę żadnego wroga tutaj na razie, więc... Chyba spoko. 2 mięska. Do labo w tamtym kierunku. No właśnie, taki dynks. Przy tych kurach jest taki sam dynks. Nie mam czegoś takiego. Czy jest tutaj gdzieś kozidło? W sumie nie wiem, ale mamy fajny czas. O! Drzem dobry. Kolejny labirynt. Ze szlamem. Myślę, że będziemy sobie tutaj kończyć ten odcinek. Właściwie... Rozejrzę się jeszcze tylko trochę. O... Nie przepuszczą, no. Rozejrzę się trochę, bo to jest kolejny lord. Młyn działa. To jest kolejny lord i zacznie się tutaj kolejne zadanie. Zdjęcie zwierzęcia... To znaczy wiemy, którego, bo go już wzięliśmy. Tu jest. Zdjęcie bestii. Białej jak śnieg. Gdzie je zrobiono? Najlepsze jest to, że przez naszą eksplorację natykamy się na te stworzenia, zanim nam gra proponuje. O, jest też safe house. Co jest w porządku, tylko... A! No to tam spotkamy pewnie następnego, niestety, lorda. To ja proponuję tak. Czy my mamy coś do sprzedania? Fajnego? Tak, mamy przynajmniej jedną fajną rzecz do sprzedania. Zakładam, że będzie trochę kosztować. Zobaczymy się u Duke'a. Sprzedamy ją, nabierzemy amunicji, bo nie mam czym walczyć. I wrócimy sobie tutaj w kolejnym odcinku, z tego miejsca zaczniemy. Także lecimy na Duke'a. Oczywiście. 20 000, elegancko. As always, a trustworthy, fair exchange. Dokładnie, ale widzę, że nie możemy sobie ulepszać naszego... I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Nie da się ulepszyć tamtej broni. I nie ma też amunicji, więc trzeba ją będzie stworzyć. Właściwie tutaj to... Looking forward to testing it out. I tyle. To nam już jest niepotrzebne. A, możemy więcej. I tyle. Trochę kosztowały, nie powiem. Food is life. Food is life. Teraz tak. Te są zrobione. Na to nas nie stać, bo brakuje nam tutaj mięska. I wciąż nie możemy zrobić, bo nie mamy tych tutaj jednego w sumie. Bo nam teraz zebraliśmy więcej tych prosiaczków. Hej, patrzcie. Don't let up yet. Thank you. Now to cook. Finished. I'd love for you to enjoy as well. Ciorba de pork. Not a bad dish. O, teraz będziemy odbierać i będziemy mieć mniejszy damage zadawany nam. To w porządku, wiecie, no bez znaczenia było, czy weźmiemy to, czy któryś z tych wcześniej tu, no bo i tak jest pewnie mięsa wyliczone w grze na wszystkie, więc... No więc na razie mamy fullu Duke'a. This is all an investment, Ethan. Domo arigato. Thank you. Dokładnie, także pożegnamy się tu razem z Duke'iem i widzimy się w młynie w następnym odcinku, także dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło, cześć!